Jaki będzie 2024 rok? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Zapytaliśmy o to doktora Bartłomieja Gabrysię z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To będzie rok pełen niespodzianek i znaków zapytania. No, jeśli będziemy się kwalifikować do pewnych grup, to może się okazać, że to będzie rok pozytywnych zaskoczeń. No, jeżeli na przykład do tej pory pobieraliśmy 500, plus, no to od stycznia będziemy pobierać 800. Plus. Przy dwójce dzieci to już jest spora różnica na koncie. Dalej, mamy dwukrotną waloryzację, jeśli chodzi o emerytury, która jest przewidywana, w związku z czym dla emerytów pojawi się waloryzacja to jest duży element taki, generujący dodatkowe przychody dla nich. Po stronie kosztów, bez wątpienia podstawowe pytanie to, co będzie się działo z inflacją. Początek roku, ze względu na pewną statystykę, to znaczy rok 2023 to luty, styczeń, to był ten skok, jeśli chodzi o inflację, więc będziemy się porównywać do czasów, kiedy była bardzo wysoka. Więc ten pierwszy kwartał inflacja może zejść poniżej 5%. Natomiast pytanie jest, co stanie się z nią na koniec roku. A o tym, jak ciężko przewidzieć przyszłość, niech świadczy fakt, że nie umie tego nawet to, co jest teraz uważane za jedno z najmądrzejszych sztuczna inteligencja.